Siema, siema, Taitori, mega się jaram, bo mamy mini update w Brawl Stars. Zobaczcie, właśnie teraz wleciał księżycowy festiwal, nowy event w Brawlu i mamy wiele nowych rzeczy właśnie w naszej gierce, które dzisiaj wszystkie wam pokażę. Co więcej, będą 4 darmowe nagrody, które codziennie będziemy dostawać. Powiem wam, co dokładnie dostaniemy w te dni. Będą też specjalne misje, w których będą kozackie nagrody, jakie wykonamy. Więc ja to wszystko wam dzisiaj powiem. Są też niektóre ukryte rzeczy, po prostu oglądajcie ten odcinek od początku do końca. Umówmy się tak, mordeczki, każdy, kto cieszy się, że mamy fajne, darmowe rzeczy w Brawl Stars i chcę, żeby to było częściej, że będziemy dostawać takie fajne rzeczy, to zostawia łapkę w górę pod tym odcinkiem. To jest bardzo ważne, dopalmy ich tutaj dużo, żeby Supercell zobaczył, że nam się to podoba i wtedy może będą nam dawali więcej takich fajnych nagród. Walnijcie też suba na moim kanale, bo tutaj wyświetla się wam 5 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak chcecie się tutaj znaleźć, to wystarczy, że będziecie mnie po prostu subskrybować. A już tak mało brakuje do 100 tysięcy widzowie. Kto jeszcze nie subskrybuje, wbijamy to dzisiaj i będzie przekozacko. Napiszcie mi w komentarzu, do której mieliście lekcję właśnie w ten dzień, kiedy to oglądacie, bo w sumie jestem ciekawy, o której kończycie, żebym wiedział, o której mam wrzucać filmy. A no i chciałem jeszcze wspomnieć o fajnej rzeczy, że już w ten piątek, czyli jak każdy z was już wróci ze szkoły, jak już będziecie mieli weekend, czyli w piąteczek, gdzieś tak koło 18:00, 18:30, odpalam dla was przedłużonego live'ika. Każde 3 złote na tym live'ie to będzie minutka live'a dłużej. Będziemy sobie grali w Brawl Stars, wbijali nowy karnet, robili fajne misje, kupowali nowe skiny. Będzie grubo, mam nadzieję, że każdy z was wbije. No a ja już nie przedłużam tego wstępu i przechodzimy sobie na początek do tego, co już teraz mamy w sklepie. Odebrałem sobie darmową skrzynkę i jakiś czas temu odebrałem też sobie darmową odznakę. Te odznaki wam się tutaj wyświetlają. Ja miałem tylko jedną do Gale'a, nie miałem tej drugiej. Dajcie mi znać, widzowie, czy wy otrzymaliście którąś z tych odznak. Twórcy ostatnio nam je dawali, chyba za to, jak ktoś kupił karnet z Gale'em, to otrzymywał tą właśnie odznakę z Gale'em. Chyba jakoś tak to działało, nie wiem. Ale odebrałem sobie tą odznakę, fajna, epicka odznaka, cieszę się, że ją dostałem. Ona nie jest związana z tym eventem, ale z tym eventem związane są te 3 skiny. Po pierwsze, wróciła księżycowa Piper. Ona była kiedyś, ale że jest to księżycowy event, to wróciła i jest na przecenie, więc mega fajnie. To jest pierwszy z tych 3 księżycowych skinów. Drugi to jest księżycowy kiełek, on też jest w sklepie do kupienia, też na przecenie. I też jest właśnie z tego eventu. No i trzeci, najnowszy, to księżycowy królik Squeak. Ja dostanę go jutro albo pojutrze od Supercella, więc no nie kupuję go, no bo mi się nie opłaca, bo dostanę go za darmo za 1 lub 2 dni. Ale co więcej, jest w nim ukryta odznaka. Jak kupicie tego skina, to dostajecie też tą odznakę, którą wam się tutaj pokazuje. Nie każdy o tym wiedział, a naprawdę jest to spoko. Więc ja teraz przejdę szybko, go przetestuję tak przez parę sekund, żebyście widzieli, jak on strzela. A w międzyczasie wam powiem, że już od jutra. No uwaga, czekajcie, jutro mamy czwartek, dzień jest piątek, sobota i niedziela. Przez te 4 dni będziemy codziennie otrzymywać, widzowie, darmowe prezenty w Brawl Stars. Przekozacko, zaraz wam powiem, co to są za nagrody, bo już wszystkie wiem dokładnie, jakie są. Wiem też misje, widzowie, jakie są. Więc będzie grubo. No zobaczcie, ten skinek jest naprawdę ładny i szczerze podoba mi się. I ult ma fajny, i strzały ma fajne. No wiadomo, nie jest jakieś przemega, ale jak za 49 gemów, to moim zdaniem jest to spoko opcja. Co prawda wolę tego ducha do skrzyka, którego mam, ale będę grał na zmianę raz tym, raz tym. A więc dobra, mordeczki, na swojego oficjalnego Twittera Brawl Stars wrzuciło coś takiego. Mamy plan na ten rok, jeśli chodzi o Moon Festival, czyli ten księżycowy festiwal. W tym dniu, w którym ja to nagrywam, czyli w środę, dostajemy bany Squeaka w sklepie do kupienia i pin, który w nim jest, w tej ofercie. A od jutra, czyli od jutra do niedzieli, od 8 do 11 września, będziemy mieli codzienne darmowe nagrody, w tym megaboksy, czyli na pewno będą 2 megaboksy, widzowie. Nie jeden, tylko 2. Oprócz tego, codzienne misje o gemy, czyli jak wykonacie misję w jeden dzień, dostajecie gemy. Później na drugi dzień będzie kolejna misja o gemy. I będzie jeszcze coin shower, czyli takie wydarzenie, gdzie mamy podwójne coinsy, że więcej ich się zdobywa za granie i tak dalej. I spójrzcie na to, widzowie, co my tutaj mamy. To jest taka nowa grafika, którą wrzucili i na niej widzimy już 2 megaboksy, więc to jest takie jakby potwierdzenie, że będziemy mieli 2 darmowe megaboksy podczas tego eventu. Ja mam w ogóle 4 konta w Brawl Stars, więc będę miał 8 darmowych megaboksów, co jest grane. Dobra, oprócz tego, widzowie, to nie wszystko. Na tej grafice mamy mnóstwo gemów, co też oznacza, że będą darmowe gemy. Mamy mnóstwo monet, więc to też oznacza, że dużo łatwiej będzie zdobywać monety. W ogóle taka ciekawa grafika, mamy na niej tort, takie świętowanie i tak dalej, to wszystkie księżycowe skiny i też kod tam się wbił. No, tak to się mniej więcej prezentuje, ale przejdźmy teraz do Brawla. Bo mordeczki, w Brawl Stars, jak wejdziemy sobie w aktualności, mamy ten festiwal księżycowy, darmowe fanty, to tam jest wszystko opisane, co i jak dostaniemy. Więc uwaga, wchodzę w to i patrzcie. Wygrywaj darmowe fanty i bierz udział w misjach o klejnoty. Dzisiaj dostajemy, tak jak mówiłem, bany Squeaka i odznakę w sklepie, a od 8 do 11 września darmowe nagrody, będą mega skrzynki, czyli 2 megaboksy. W pierwszy dzień obstawiam, że będzie mega skrzynka. Później mamy 500 monet i podwajacze żetonów. Więc obstawiam tak, pierwszy dzień to jest mega skrzynka, drugi to jest 500 monet, trzeci to będą podwajacze żetonów, a w czwarty pewnie dadzą nam megaboksa. Wydaje mi się, że to może być tak, aczkolwiek nie wiem, jaka dokładnie będzie kolejność. Na pewno myślę, że w pierwszy dzień będzie mega skrzynka, czyli jutro. Następnie, codzienne misje o klejnoty. 3 klejnoty na misję, a będzie łącznie 4 misje. Czyli do zdobycia będzie 12 gemów totalnie za darmo. Moim zdaniem i tak spoko, może dla wielu nie jest to jakoś dużo, ale nie ma co narzekać. Pamiętajcie, że dostajemy możliwość zdobycia tego za darmo i po prostu wykonując misję możemy sobie dodatkowo dostawać gemy, a gemy są cenne, zwłaszcza że teraz dużo skinów fajnych wychodzi. I będzie też deszcz monet, czyli codziennie otrzymasz żeton, który zagwarantuje ci 1 monetę. O co w tym chodzi? Nie wiem, nie do końca rozumiem ten opis.
Jedną monetę? No przecież jedną monetę to nic wielkiego akurat. Dobra, może po prostu źle to rozumiem i źle to napisali. Więc wracając do rzeczy. Będziemy mieli dwie mega skrzynki, 500 monet i po 2 jetonów. Dzisiaj, jutro, pojutrze i po pojutrze będą te kozackie nagrody. W sensie nie dzisiaj, powiedziałem, że dzisiaj. Chodziło mi o jutro. Dobra, mniejsza o to. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Więc jak widzicie, event jest naprawdę gruby i strasznie się z niego jaram, że twórcy tutaj go dodali, bo na pewno będzie dużo ciekawsze i urozmaici nam granie w Brawla. Co więcej, wchodzimy sobie, widzowie, w topkę. Następnie wchodzimy sobie w zadymiarzy i klikamy tutaj sobie, czekajcie, tego najnowszego zadymiarza Sama. I spójrzcie, ile osób już ma na nim 35 rangę. Ponoć już w pierwszych godzinach od kiedy można było odblokować tą postać, to niektóre osoby powbijały 35 rangę. Wow. Ten ziomeczek ma najwięcej, 1267. Naprawdę ładnie. Jest też Nine, który ma 1266. Brakuje mu jednego pucharka, żeby prześcignąć. Kurde, ja wam kamerką zasłaniam. Spójrzcie teraz. O, teraz już widzicie. Więc naprawdę są to mocne szefy. I mają oni mnóstwo tych pucharków powbijanych. Gratulacje każdej osobie, której udało się wbić 35 rangę. Jest takich osób, już wam mówię, widzowie, 15 na chwilę obecną. Oprócz tego nasz Polak ma już ponad 1086, więc może też mu się uda wbić 35 rangę. Gratulacje dla Kacpiego, bo odskoczył tutaj reszcie. Jak widzicie, druga osoba ma 697 dopiero. Ale trzecia osoba jest z Kolcy Spike'a, Leonka YouTuber. Jest w moim klanie Kolcy Spike'a, więc gratulacje dla niej, bo bardzo ładnie wbiła tego Sama. No i co mogę powiedzieć, widzowie? Dajcie mi znać, ile wy już macie pucharków na Samej, czy w ogóle macie go odblokowanego, bo ja niestety nie mam. Następnie chcę wam pokazać też bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie, wchodzimy sobie w zakładkę aktualności w Brawl Stars. Schodzimy sobie tutaj w e-sport, tak jest, to mamy tutaj, i klikamy mordeczki na przykład, o, wrześniowe finały miesiąca, subskrybuj. I jak w to klikniecie, to przenosi was na, uwaga, uwaga, zobaczcie gdzie, mój kanał na YouTubie, Tori. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, nie? Normalnie przez Brawla sobie wchodzicie i przenosi was na mój kanał. Jak mi nie wierzycie, to sami sobie sprawdźcie, wbijcie sobie w e-sport, macie tu wrześniowe finały miesiąca i propos właśnie tych finałów będę je komentował razem z czempionem. Raczej na jego kanale, nie na moim, ale jak będzie coś więcej wiadomo, to dam wam znać i będziecie mieli mój komentarz. W ogóle to chciałem wam przypomnieć, że dzisiaj będzie jeszcze o 17.30 na kanale Tori Kozacki Shorts, właśnie z Brawl Stars, więc mam nadzieję, że go obejrzycie. A dla tych, co dotrwali do końca, mam tutaj taką śmieszną rzecz. Spójrzcie. Wyświetla wam się tutaj sklep pewnego ziomeczka w Brawl Stars i pochwalił on się tym, że miał dwie oferty z megaboxami. Tylko problem jest taki, że są one za taką samą cenę i te megaboxy tutaj z prawej strony bardziej kosztują 99 gemów i te z lewej. A jedne są tam 4, a drugie jest ich tam 5. Więc jakby w jednej ofercie jest o jednego megaboxa więcej, a kosztuje tyle samo, co ta oferta, w której jest o jednego megaboxa mniej. Jaka tutaj jest logika, no halo? Przecież to jest bez sensu. No ale tak, takie coś miał w sklepie, dosyć śmieszna sprawa. I znając mnie, za to, że jestem dzbanem, to znając życie, nie sprawdziłbym dokładnie. I jakbym kupował, to kupiłbym tą, gdzie jest mniej megaboxów, za tą samą cenę, gdzie jest więcej. Dobra, mniejsza o to, nie wiem już co gadam. Ale naprawdę, mega dziwne po prostu to jest, że takie oferty się czasem zdarzają w Brawlu. No a ja, mordeczki, będę się już z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i subika na moim kanale po więcej. Widzimy się w kolejnych odcinkach i w piątek na live'iku. Mam nadzieję, że każdy z was wpadnie. Do zobaczenia wszystkim. Hej!